Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, który przemawiał podczas konferencji na temat 25 lat Polski w NATO, konferencji, która odbyła się 8 marca 2024 roku, powiedział: Cytuję: Obecność sił NATO na Ukrainie to nie jest rzecz nie do pomyślenia. Koniec cytatu. Minister Sikorski odniósł się tutaj do inicjatywy i do wielu wypowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona, który, który mówił o tym, że no w przyszłości nie można wykluczyć tego, aby wojska NATO zaangażowały się właśnie w konflikt na Ukrainie. Ta konferencja zorganizowana w Paryżu przez, przez prezydenta Macrona. Na temat pomocy Ukrainie no pokazała także licz, no te liczne rozbieżności, ten duży rozdźwięk między poszczególnymi krajami członkowskimi NATO i Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Pomoc wojskową, taką bezpośrednią dla Ukrainy. Widać, że są w Sojuszu Północnoatlantyckim Jastrzębie kraje, które bardzo chciałyby wysłać swoje wojska, czy to są decydenci, którzy chcieliby wysłać te wojska, ale są też państwa, które bardzo sceptycznie w ogóle podchodzą do dalszego wspierania Ukrainy. Natomiast ta zeszłomiesięczna deklaracja prezydenta Francji, że nie można wykluczyć opcji wysłania wojsk zachodnich na Ukrainę, wywołała ogromne poruszenie i ogromne, ogromne dyskusje, tak naprawdę, jeśli chodzi o Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki. Widać bardzo duże zaniepokojenie tego typu deklaracjami, chociażby w samej Republice Federalnej Niemiec. No, Niemcy tutaj też wydawali się niby werbalnie oczywiście podtrzymywać chęć pomocy Ukrainie, ale widać, że chęci do wysyłania wojsk wiele wśród wielu państw nie ma po prostu w Unii Europejskiej. Na sprawa, że nie ma też takich zwyczajnie czysto logistycznych możliwości, czysto, czysto wojskowych. Natomiast to, co powiedział minister obrony Francji Sebastien Lacorni że całe to zamieszanie wywołane właśnie stwierdzeniami Macrona po konferencji, która odbyła się 26 lutego, wynikało rzekomo, cytuję, z wyrwania z kontekstu. No i tutaj widać, że Francuzi troszeczkę starają się wyjść z całej sytuacji z twarzą, ponieważ to, co mówi minister obrony Francji, że przedstawiono zaledwie hipotezy, że nie dotyczyły one oddziałów bojowych, że tak naprawdę chodziło o rozmieszczenie na przykład pododdziałów saperów i tak dalej, i tak dalej, to pokazuje, że Francuzi chcą po prostu wyjść z twarzą. Widać, że większa część członków Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej nie chce angażować swoich wojsk na Ukrainie, nie chce eskalacji relacji z Rosją, w związku z tym, no też Francja która stara się być takim jednym z dominujących państw jeśli chodzi o wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. No też nie może stawiać wszystkiego na jedną, na jedną szalę. Ewidentnie był to balon próbny, zresztą tak jak mówiłem w swoim komentarzu po tej lutowej konferencji, był to swego rodzaju papierek lakmusowy. Francuzi zbadali po prostu opinie poszczególnych państw, poszczególnych przywódców, poszczególnych lobbies, jeśli chodzi o to bezpośrednie zaangażowanie się w konflikcie i widzą, że takiej zgody nie ma, o jednomyślności oczywiście do, do jednomyślności jest bardzo, bardzo daleko. Natomiast to, co mówi minister Sikorski, ta konferencja zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim, ona pokazuje, że ta narracja, taka powiedziałbym eskalacyjna, jest cały czas obecna wśród polskiego establishmentu. W tej wypowiedzi ministra Sikorskiego znalazło się całe mnóstwo bardzo kontrowersyjnych. Fragmentów, moim zdaniem absolutnie niepotrzebnie eskalujących napięcie z Rosją. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych fragmentów jest ten, kiedy minister Sikorski mówi, że działania Rosji na Ukrainie pokazują, że Rosja jest, cytuję, cywilizacyjnie niezdolna do przyjęcia zachodnich wartości. Koniec cytatu. Cóż to oznacza? Cóż to oznacza, że Rosja jest cywilizacyjnie niezdolna do przyjęcia zachodnich wartości? Co po pierwsze minister Sikorski rozumie przez wartości zachodnie? Czym jest dzisiaj cywilizacja zachodnia i z jakimi wartościami się wiąże? Rosja, owszem, jest częścią innej cywilizacji niż cywilizacji zachodnioeuropejskiej i nie ma w tym absolutnie nic złego. To znaczy, pluralizm cywilizacyjny na świecie nie jest niczym złym. Ja rozumiem, że minister Sikorski chciałby, aby wszystkie państwa na świecie przyjęły. Liberalną demokrację i anglosaski system wartości, no ale rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana, historia jest o wiele bardziej złożona, historia świata jest o wiele dłuższa niż historia Stanów Zjednoczonych, i to, że dane państwo nie chce przyjmować zachodnich wartości, jest całkowicie normalne i naturalne. Jeżeli jest częścią innej cywilizacji. Natomiast minister Sikorski idzie dalej w swoich, w swoich niepotrzebnych en, takich wypowiedziach eskalacyjnych, ponieważ mówi, że to, że Rosja nie jest w stanie przyjąć zachodnich wartości, definiuje ją jako państwo, które nie potrafi pokojowo koegzystować z sąsiadami. No to już jest absurd. To jest kompletne zaprzeczenie rzeczywistości, to jest już myśl, jakaś forma myślenia życzeniowego i to myślenia anglosaskiego. To zresztą charakterystyczne dla dla anglosasów, dla Amerykanów, którzy próbowali wielokrotnie siłowo narzucać swoją matrycę cywilizacyjną innym państwom i właśnie w ten sposób argumentowali, że jeżeli dane państwo, czy to Libia czy, czy Syria, czy Irak, czy Afganistan nie przyjmie zachodnich wartości, to, Ciężko będzie mu funkcjonować w społeczności międzynarodowej jako państwu pokojowemu. No to absurdalne wręcz stwierdzenia. Widzimy zresztą po klęsce Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, po tych najdłuższej wojnie w historii USA, którą Amerykanie przegrali, że próba siłowego wprowadzania matrycy za zachodniej. Tej matrycy kolektywnego zachodu, jeśli chodzi o matrycę cywilizacyjną, jest absolutnie nieskuteczne. Nieskuteczne, Mimo potężnej przewagi wojskowej, technologicznej, Amerykanom nie udało się narzucić właśnie tych zachodnich wartości społeczeństwu zamieszkującemu Afganistan. Zresztą widać to było i po Iraku, i po innych państwach. Zresztą widzimy, jakie są skutki a tak zwanej arabskiej wiosny, czyli próby siłowego wprowadzania tak zwanych zachodnich, zachodnich wartości. To się zawsze kończyło bardzo. Bardzo krwawo, a amerykański uniwersytet Brown University w swoim programie Costs of War, czyli koszty wojny, pokazał, że koszty siłowego wprowadzenia zachodnich wartości przez Stany Zjednoczone po 2001 roku skończyły się śmiercią ponad 900 tysięcy ludzi. Ponad 900 tysięcy ludzi jest ofiarami właśnie tego siłowego wprowadzania zachodnich wartości. W związku z tym ta ta narracja ministra Sikorskiego no jest tak naprawdę niczym innym jak transmisją, transmisją narracji anglosaskiej, transmisją narracji amerykańsko-brytyjskiej. Natomiast to stwierdzenie o tym, że Zachód powinien wdrażać jak to określił minister Sikorski cytuję wdrażać twórczo określoną i asymetryczną eskalację. Koniec cytatu, jest moim zdaniem no już kompletnie sprzeczne z polską racją stanu. W interesie państwa polskiego nie jest wdrażanie żadnej eskalacji w relacjach z Rosją. Ponieważ to się może kończyć, skończyć bezpośrednim, pełnoskalowym konfliktem z mocarstwem nuklearnym, i z tego konfliktu Polska po prostu nie wyjdzie zwycięsko. No to, to jest jakby oczywista sprawa, więc, więc żadna wojna nie jest w polskim interesie, a. Ta sytuacja, w której minister Sikorski mówi o tym, że obecność sił NATO na Ukrainie nie jest rzeczą nie do pomyślenia i że należy wdrażać asymetryczną eskalację, no jest tak naprawdę, idzie absolutnie w poprzek jakiejkolwiek zasadzie równowagi sił, czy jakiejkolwiek zasadzie, powiedziałbym, przetrwania Polski w tym środowisku międzynarodowym, w którym się po prostu znajdujemy. Dlatego warto dzisiaj mówić głośno: to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. I z tego miejsca zapraszam Państwa jeszcze raz serdecznie na jutrzejszy Marsz pokoju w Lublinie. Jutro, 10 marca 2024 roku o godzinie 12.00, spotykamy się na Placu Zamkowym w Lublinie i idziemy właśnie w Marszu pokoju z hasłami to nie, z takimi hasłami jak to nie nasza wojna nie idziemy na żadną wojnę dziękuję państwu za uwagę Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.